Uwaga. Nie odpuścimy, musimy zobaczyć, jak startują samoloty i jak lądują. Przyjechaliśmy dzisiaj drugi raz, patrzcie na tego bombowca. On już się tutaj właśnie ustawia do startu, zaraz będzie pełna moc. Emi, chodź może tu w lewo. I zaraz będzie pełna moc i start. O, RA, że przed chwilą wylądował, co nie? Tam jedzie właśnie, a teraz ten będzie startował. O, ale to będzie moc, już to czuję. Zostańcie z nami, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję w tym czasie. I zaraz będziemy patrzeć, jak startuje. I to tak mocno, mocno, mocno. No bokiem, no, czekaj, zaraz się przestawi. Ty czekaj, bo tu leci teraz. Teraz ląduje. Wracamy najpierw na lądowanie. Jakiś mały, bo mały. Bardzo mały, to nie ma nawet co kamerować. Ale dobra. Czekaj, bo czekaj. A co on tak wysoko jest? On ląduje? Co to za samolot? On chyba nie ląduje. On nie ląduje. Nie wiem, gdzie on, skąd on się tu wziął, co on robi. Ale on nie ląduje. Co to za wałek? Gdzie on poleciał? Dalej. Jak dalej? Chyba, że zaraz ląduje na następnym lotnisku. Dobra, nieważne. My tu patrzymy. Ja pierdzielę, ale tam normalnie. Ja. Wow. Emi, ale moc, co? A to dopiero za chwilę będzie się działo. No, dopiero włączy swoją moc. Ja pierdzielę. Ale to jest moc. Patrz, tamten robi koło. Ciekawe, czemu nie podszedł za pierwszym razem. Tu teraz będzie pełna moc wrzucona, jak pójdzie. No, dawaj. Tamten krąży, tamten tam krąży gdzieś nad chmurkami. A ten tu będzie startował teraz. Ale patrz, jak on tam wciąga powietrze normalnie. Ja pierdzielę. Ja. Okej, ten co robił drugie podejście, teraz zabiera się za lądowanie. Nie wiem, czemu on robił drugie podejście. Za pierwszym razem nie poszedł. Może coś, warunki były nieodpowiednie. W każdym bądź razie ten jest mały. Ten jest mały. Ma śmigła. Ale widok i tak jest mega. Ale buja. Przykopciły koła, jest na ziemi. Poczekamy na jakieś większe maszyny. No, następny mniejszy leci. Chodź, mi chodź jeszcze tutaj trochę.
pojechać jeszcze. No, tu będzie duża moc odrzutowa. Będzie zaraz tak wiało, że w telefonie nic nie będzie słychać, ale to nic, znaczy w głośnikach, w mikrofonie. Ale duży byk. O, zaczyna się. No, spalinami już tak czuć, że masakra. Już wieje, ale ciepłym wieje. Ale gorącym powietrzem daje. A silniki jeszcze stoją w miejscu, można powiedzieć. Ale bombowiec, ja pierdziele. Ale wieje już stamtąd, z tak daleka. O, uwaga. Uwaga! Uwaga! O! Obróćcie się! Wszystko dobrze, na końcu się skończyło. Na końcu wszystko dobrze się skończyło. No w sumie nieważne jak powiedziane, ważne co tu się działo. Jaki odrzut. Masakra, z tak daleka, jeszcze taki wiatr. A dodatkowo piasek tak walił po całym ciele. Dobrze, że miałem koszulkę, bo mi plecy Dorota była tylko w samym w sumie stroju kąpielowym. Mnie to bardziej bolało. Jak na szczęście się zrobiło. Ja pierdziele, ale odrzut czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Naprawdę warto było to przeżyć, bo nic takiego strasznego co prawda, tylko to, że piasek daje, dobrze mieć okulary. Pamiętajcie, jak chcecie tu przyjechać, koniecznie w okularach. Nie bądźcie, jak startują samoloty, nie bądźcie bez okularów, bo możecie oczy stracić. A pierdziele, ale to było mocne, naprawdę. Tam już ląduje kolejny, no, ale nam już wystarczy na dzisiaj wrażeń, spadamy dalej, ale naprawdę przyjedźcie to i doświadczcie tego, jak startują, jak lądują samoloty tutaj na tej plaży. To jest naprawdę mistrzostwo świata. Wow, to było dobre, naprawdę to było dobre. Do startu podchodzi po raz kolejny ten sam samolot, który tak nam dał popalić. Chyba ci ludzie, którzy tam stoją, jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, jak zaraz dostaną piaskiem po całym ciele. Bo ten samolot jak startuje, on nie jest wcale duży, ale już jest taki trochę większy. Ten samolot jak startuje i wrzuca pełną moc, to jest taki odrzut, że ja pierdzielę, naprawdę. Ten jeszcze chwilkę czeka, bo ląduje. Bangkok Air ląduje. O, daleko poleciał i teraz ten będzie startował. O, już podchodzi. Jeden za drugim, nie ma lipy. Ja pierdzielę, ale mocny. I tam już następny się zbiera do startowania. Kurde, ile to tony paliwa pożera, żeby takie coś zrobić. Znaczy utrzymać takie silniki i w ogóle taką moc wygenerować. Ja pierdzielę. Ale jest duży. Ale zaraz będzie. No. I już jest mocny.
Teraz. O, tam już czapki lecą. Czapki już lecą. Ale ludzie twardo się trzymają. Kurde, strasznie wieje. Pewnie mnie nie słychać za bardzo. Ale muszę wam powiedzieć, że jesteśmy praktycznie na samej północy wyspy Phuket. Tam daleko, daleko startowały te samoloty. O, tam. Ale wieje. Plaża ciągnie się przez... Nie wiem, tutaj 6 km jechaliśmy teraz wzdłuż plaży. Tam ciągnie się co najmniej 6, a tam jeszcze wcześniej też była do tej banany, więc plaża ma z jakieś 15 km lekko, 20. Ale powiem wam, że tutaj to morze, a to morze, które jest tam w połowie, na Patong, bardziej na południe, czyli Kamala, Karon, no to nie ma porównania. Po prostu, no tu jest cisza, tu jest spokój, ale ta woda to jest w ogóle taka brzydka woda. Znaczy chodzi o to, że to jest jak nad polskim morzem. Tyle, że jest woda, tak? Tyle, że jest morze, tyle, że jest piękna pogoda. No tylko tyle jeszcze też, że dosyć mocno tutaj wieje. Tutaj dosyć mocno wieje, ale żeby tutaj były jakieś widoki super, no to nie. Super widoki to się zaczynają Surin Beach tak naprawdę. Surin Beach to jest jakby pierwsza, moim zdaniem, z plaż. No była ta banana, tam też na bananie było fajnie. Tylko, że to taka malutka gdzieś tam w lesie, więc to też tak nie za bardzo, ale... Surin Beach jest bardzo fajną plażą. A nie, no jeszcze byliśmy na tej jednej plaży fajnej, ale zapomniałem teraz, jak się nazywa. Tu będzie napis. To tam jeszcze jest bardzo fajnie, jest też spokojnie. No to dobra, to niech będzie pierwsza, później druga by trzeba było przeskoczyć aż na Surin Beach i później Kamala, Patong, Karon, Kata. I tam jeszcze po kolei te inne wszystkie, to tam jest przepięknie, tam jest piękne morze, tam są piękne laguny, piękny kolor wody. No i to całkiem inaczej. Tutaj, jeśli ktoś chce przyjechać, to właśnie chyba tylko po to, żeby po prostu się wyluzować tak totalnie. Czyli masz 10 baniek dolarów na koncie, chcesz sobie po prostu pochuśtać się na huśtawce, no to idziesz, huśtasz się. Jeśli chcesz uciec gdzieś od korporacji, jeśli chcesz uciec od ludzi, jeśli chcesz pełno spokoju i tylko szum wody słyszeć, to nie ma problemu. Północ, Phuket, północna część Phuket jest dla was. No myśmy woleli piękne widoki, jakieś trochę imprezy, jakieś coś, to zdecydowanie połowa wyspy, czyli Patong Beach i w ogóle miejscowość Patong jest najlepsza. No, samoloty trzeba koniecznie zobaczyć, jak lądują. My jeszcze teraz pojedziemy jeszcze wyżej, zobaczyć, co tam się dzieje i później już do domu. Bardzo ładne miejsce jeszcze tutaj, takie żeśmy wyhaczyli. Monkey Beach, koło właśnie daleko, daleko na północy. I taki, kurde, bardzo ładnie to tak pachnie świeżo. Woda tryska na trawkę, trawka pięknie rośnie. Piękny basenik, piękne leżaczki. No, no, tu jest fajnie. Ale tylko do wypoczęcia, nic więcej. Jesteśmy właśnie przed samym mostem łączącym wyspę z lądem. Ale dalej już nie możemy jechać, bo już musielibyśmy tylko pojechać na ląd. No, a nie chcemy jechać na ląd naszym skuterkiem. Więc po prostu nawracamy i ciśniemy na Patong, bo dobre parędziesiąt kilometrów przed nami, koło 50, ponad 40 na pewno. Tą właśnie autostradą będziemy sobie jechać. Będziemy sobie właśnie jechać. O, pan sobie pod prąd sobie jedzie. Pod prąd też można, jak ktoś chce. No a my właśnie w głąb wyspy, tam ciśniemy dalej, z powrotem na dół. To jest właśnie w to fajne, że te autostrady tutaj są przyszykowane pod jazdę dla skuterów. Czyli skutery mają na autostradzie swój pas i można zapierdzielać, ile fabryka dała.